pokój i dobro. Zobaczcie, kiedy są piękne okoliczności przyrody. Jestem w Woźnikach, za chwilę zobaczycie nasz klasztor. Dzisiaj tak celowo, bez mikrofonu, abyście posłuchali trochę tego wiatru. Może uda wam się usłyszeć także i ptaki. Słuchajcie, wiecie, że Pan Bóg nie zawsze człowieka głaszcze po głowie. Zawsze chciałby człowieka przytulić i przytula, kiedy trzeba, ale Bóg nie będzie pobłażał wszelkiego naszego zachowania. Dlaczego? Dlatego, że Bóg kocha człowieka, ale nie kocha grzechu, który człowiek popełnia. A my tymczasem byśmy chcieli chyba, żeby to chrześcijaństwo, to nauczanie Pana Jezusa zawsze było związane z takim, wiecie, dobrze, kocham Cię i to wystarczy. No nie, skoro kocham, to wymagam. I tak to mniej więcej wygląda ten doskonały, arcymądry pedagog, jakim jest Pan Bóg. On chce, żebyśmy stawali się lepszą wersją siebie. Stąd też będzie stawiał przed nami wymagania i będzie mówił, jak coś jest złe, to mówię, to jest po prostu złe. No nawet może powiedzieć, to jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. I tu się nie ma co dziwić i co obrażać na Pana Boga, bo byłoby to chyba okrutne, gdyby wiedział, że coś jest dla nas destrukcyjne, a mówiłby, dobrze, nic się nie stało, po prostu niech to Cię wyniszcza, ja Cię kocham, no a Ty trudno, no wreszcie sobie życie zmarnujesz. Dlatego też nie bójmy się tego Boga wymagającego, nie bójmy się również napomnień ze strony Pana Boga, prawdopodobnie boimy się, bo mamy jakieś deficyty miłości, boimy się tego, że nas nie kocha, boimy się odrzucenia i to jest problem, niejednokrotnie bardzo ważny, ten fałszywy obraz Pana Boga, który nosimy w sercu i który sprawia, że jeżeli tylko słyszymy, że Pan Bóg właśnie teraz może się zasmucić z naszego powodu, że może nam podnieść poprzeczkę do góry, no to my go już nie chcemy słuchać i go odrzucamy, bo no właśnie, nie? Bo chyba się go po prostu boimy. Nie bój się wymagań, bo są to wymagania miłości. I one mają być po to, aby faktycznie żyło się lepiej, piękniej i abyśmy byli szczęśliwi. Pan Bóg nie zawsze głaszcze. Czasem będzie stawiał wymagania i bardzo jasno będzie stawiał granice między dobrem a złem. Pokój i dobro.